No to lecimy dalej. Zaraz chyba. Ktoś poza mną to czuje? Uleczymy Draxa. Moc w powietrzu. Czuję ją w mieszkach włosowych. Jestem Groot. Tak, Groot mówi, że jemu też drętwieją korzenie. Niebezpiecznie tu. Korzenie i kolce. Zmieńmy ten skin temu Grootowi na ten normalny. Te kolce już tak strasznie punkowo wyglądają. Dobra. A jakie fajne! Zajebiste. Koniec już mglistych potworów? Chyba tak. Zależy chyba od definicji. Czy jeszcze jakieś potwory wyjdą z mgły, żeby nas zabić? Zależy od definicji. Ja pierd... Zabijcie ją. Znaczy zabijcie. Zatkajcie jej buzię. Jesteśmy. Dom leczącego światła. Wow. Źródło lekarstwa. Pochodzenie mocy Rakera. Co to tak piszczy? Mówiłem, że nakarmi nami wielkiego Robala. A może to ona jest Robalem, a to jej jakiś wewnętrzny gruczoł trawienny czy coś? Wiesz, że to dziwne, prawda? O, będzie dziwniej. Okej, no to wchodzę. O. Och, obrzydliwe. Powiedzcie, że tylko Drax ma wejść do ohydnego jajca. Nowe owce obłudnego opiekuna. What the fuck? Adam? Wykiwani wierni. Orientuj się, ciućmoku. Adam Warlock? Nie znacie wagi waszego podłego wtargnięcia! Musi być Adam, to te włosy i ta broda i ten złoty ten... To musi być on. Nie możecie poskromić Boga! Idziesz teraz w niebyt na tręcie. A, to jest ta. No dobra, zielony. Teraz. Mam cię. A cóż to za podłe postępki? Straszne paskudy z twojej zepsutej dyńki. Dobrze jest! To on! Aaron Wojłok! Nie, czekaj. Adam Adolf Warlock. Wostok? Ania Wojtek? Adam Warlock? To on! Tak, to Złoty Pan Bóg! Czekaj no! To ta dawna Rakerowa święta maskotka? Ma fason jak na trupa. Nie przysłał was ów faryzejski pasterz? My? Z Rakerem? W życiu! Chcemy mu przyskrzynić zad! I co? Swoi. No, panie duży, ruszamy. No już! Te, gdzie giniemy, już się stały! Nie wiedziałem, że tu Adama Warlocka spotkamy. Nie spodziewałem się, nie? Raker pół galaktyki przyprawił o kuku na muniu. Przyjaciela również. A twój zad podmienił na nowy niebieski model. To... pomożesz? Mantis sądzi, że uleczysz Draxa. Me święte leczenie to skryte spaczenie. Pomyłka moja, której się wyrzekłem. Ktoś go przełoży na nasze? Mówi, że nie. Aureolą niespełnienia otaczam ową ochronę. Nie tym razem, złotko. Trzeba poskładać kawałki. Musicie być bliżej układanki. To znaczy gdzie? No tutaj oczywiście. Mamy wejść do umysłu Draxa? Ej, chwila, może to... O, fuck. Okej. O w dupę, co? O w dupę, początek dupę Odysei kosmicznej. Umysł ponad materią. Hraplordzie. Teleportowałaś nas? O nie, wciąż sobie stoicie koło mnie. Połączyłam tylko wasze umysły.
połączyłaś, co? Nie zgadzałem się na to, podróżniczko światu. Nie przepada za pytaniem o zgodę. Ciągle tylko chyba to, albo los galaktyki tamto. Nie spinaj się tak, panie bóstwo. Maczałeś złote łapy w tym bajzlu. Co to ma niby znaczyć? Myślałem, że to on ma nam pomóc uleczyć Draxa. Przyczyna i pomoc o podobnej postaci. Wow. To jest jego główka. Chwila. Czy to Drax? Jest ta główka Draxa. Czyli wchodzimy w głowę Draxa. Dosłownie. Zielonerfus gdzieś tam jest. Znajdźcie go i przekonajcie, żeby wrócił do rzeczywistości. Mantis, powiedz proszę, że powinniśmy iść ku jasnemu światłu. Ja lubię science fiction. Musicie dotrzeć w samo serce obietnicy Draxa. Dużo głębiej niż ja zajrzałam. Czekaj, jeśli tego nie widziałaś, to się nigdy nie stało? Oby nie! Idźcie po prostu! A jak stracimy kontakt, słuchajcie Amy Windsock. Ma na myśli ciebie. Na to wygląda. Jak ja lubię science fiction, czy jest tyle, mają tyle pola do popisu twórcy, że masakra. Nie muszą się ograniczać. Rany. To jest obietnica Draxa? Moja była o wiele mniej ponura. To wow. Tylko wejście. Biedak utknął tu, przeżywając na nowo utratę rodziny. Może kiedy jest umieśniony. Sprawiły, że stał się sutym kąskiem. Co ty możesz o tym wiedzieć, Złotek? Więcej niż wolę. Jest i nasz wielkolud. Łatwo to płacić. Tylko echo, płaczuszki. Część biednego zieloniaka nie przerwie kopania. Nie tylko ja to słyszę. O Boże, Thanos. No i leci! Za nic, starościu! Nie wiem, co tu będzie! Skaczemy! Proszę, niech tam będzie coś pięknie! Drax? Nie Drax. Thanos. Nie spodziewałaś się rodzinnego spotkania, co Gamoro? Będzie cudownie. Blokowano mega zdolność, pełny ogień zaporowy. Mam nadzieję, że jesteście równie gotowi jak ja! Dawaj go! Więcej grud! Wytrąciło go! Trzeba mu odbudować! Zanurzam nóż! Nie taki z niego twardziel! Coś jest nie tak. Nie znacie zasad rządzących tą ziemią. Holy mother fucking of God. Dobra, to coś nowego. Zgadza się? Raczej bym pamiętała, że było ich dwóch. Dwóch przydali, dwa cele do ćwiczenia celności. Uch, ja już widzę trzech. Mantis mówiła, że jakoś przejdziemy. Ej, Złotek! Nie chciałbyś może pomóc? Prowadzicie potyczkę z pustką. Różne przedsięwzięcie. Mówi, że nie. Zaraz będzie miał przewagę liczebną. To jakby nie mógł zostać zabity. Dla Draxa pewnie tak właśnie jest. Poddajecie się obsesji biednego zielonka, tylko odpuszczając mu życie dalej. Długo tak nie pociągnie. Czy może? A my? Działasz, Rocket! Wódki szczęście ślą! Ten znowu z tyłka kwiecie plecie! Jak mam odpuścić? Serio? Jestem! Aha! Nie radzę dać się zaskoczyć! Na plasterki! Opląć wroga! Nie chcę się poddawać! Po której stronie jestem? Nie mogę! Peter? Wow! Hej, co się dzieje? Ach tak! Dlatego nie mogłam widzieć! No porzuciłem, nie walczyłem. Hej, nie zginęliśmy! Chwila, punkt dla Petera, ostatni. Już nie mam komu dawać. Mantis, zrobiliśmy coś, ale nie widzę Draxa. O, świetnie. W ogóle nie słyszę strasznie. Jego córkę, Kamarię. Chwila. Jest Drax. Zakładrzę szybciej, dobiegnę do środka? Aż tak chcesz pokonać swojego ojca, malutka? Nie tak szybko, malutka. Drax, czekaj! To odbije. Może w umyśle Draxa też są skiny.
znowu on! Drax, brachu! Czekaj! Ganiać za głupcami. O! Kurde! Ale się wystraszyłem. Boże, moje serduszko biedne. Jak masz lepszy pomysł, to słucham! A jak go już złapiemy, to co? Pracuję nad tym. W lewo, malutka. Co? Ty mnie widzisz? Zbyt wpadł wasz przyjaciel, by przywrócić mu pamięć pokrzykiwanie. Jak na kogoś, kto na nic się nie przydaje, masz dużo do powiedzenia. Tam! Patrzcie! Hej, jak to przegrałam? Boś małą córką. Znów się bawiłaś w ogrodzie matki? Polowałam. Na piach? Nie, goniłam to. Było za szybkie. Tylko głupcy gonią. Łowczyni czeka. Zna dobry moment. Drax! Tato, w porządku? Drax, kawaria! Trzeba wracać do domu! Nie, co to kurwa jest? Tak, mała. Matka czeka. A, wszedł. Ty pokrętny sukubie! Wyrzeknij się łupu! Chyba koniec cielanki. Co to? Wrogie zjawy! Zduście ich źródło, zaś ja poszerzę przejście! Wyłażą z tych gniazd! To niszczymy gniazda. Jedna poszła! Wróg się waha! Rozbijcie resztki, a utoruje ujście! O Boże, tam jest kolejne. Przeteczne parknięcie! Quinn, załatwiłeś te gniazda? Ustąpże wreszcie! To chyba znaczy, że nie! Grut! Daj wycisk! A co to ma być? Ja bym je puścił z dwumę! Kolejne gniazdo! Ale niech mi to tu nie łazi! Już dwa! Nie rezygnuj! Jeszcze jedno. Przeteczne wtargnięcie! Ale niech mi to... Zrobione! Zaraz zacznie zasysać nas do środka! Ani się masz! Nie będę wyciągał potem traw z futra! Wszyscy cali? Zależy, co masz na myśli. No to mieliśmy okazję zobaczyć, co nas oddziela od Draxa. Jedynie jego sługusów. To czarne... Widziałem coś podobnego w mojej obietnicy. Czy to... Żona Draxa. Tak myślę. Chowat. Więc to musi być jego dom. Mhm. Nie śpieszyło się wam zbytnio. Tylko głupcy gonią. Chodź, kochany. Wejdźmy do środka. Drax, brachu. Międlisz mi martwą muzykę. Spoko, dobra? Ogarniam. No, wielkoludzie. Wiem, że mnie słyszysz. Czemu mnie nękasz? Znów go stracimy. Tu ja, bracie. Stormlord, pamiętasz? I reszta. Ty umiesz to przemóc, Drax. No weź, Drągalu, nie zostawiaj mnie z Quillem. Jestem Groot. Drax, kolacja gotowa. To nie jest Chowat. Zostaw ją. Nie wiesz, o co mnie prosisz. Fuck. Blisko było, no. Znowu. I mamy powtórkę. Pięć, aż pięć. Dobra, znajdź i zniszcz jak poprzednio. Szybko. Przejście zamierza się zamknąć. Nie zdołam temu zapobiec. Bomby gotowe, Rocket. Nie podoba
wam przeszkodzie, gdy nękają mnie te niecnoty! Łopak! Jestem grób! Cium z brodaty! Dobra! Powinno wystarczyć! Albo nie! Jeszcze jedno. No serio, nie wybuchło? To już ostatni! Dobra. Nieznośny nieporządku! Zakończ te zabawy! Trudna jest ta walka w umyśle Drakca. Niedobrze. O Boże, ciemno. Jesteśmy w zwarczałej dziurze. Oby nie w dziurze Drakca. Nie jest tak źle. Nie widzę przynajmniej żadnej obietnicy. To naga nicość. Pusty, podły pokój. Nie pomagasz, włochaty czarowniku. Dobra, rozdzielmy się i poszukajmy wyjścia. Albo przejścia. Czy czegoś. Przegram zakład, jak zginę w ciemnej jamie. Miało być sam w ciemnej jamie. Drax! No już, stary! Wiem, że mnie słyszysz! To niżuje nie jest śmieszne! Wiem, że błądzisz w mro... Tam! Patrzcie! Nie wierzę, że to się udało. W drogę! Jego cząstka wciąż jest z nami! Na bank! Obyś... Drax, przełam się, dawaj! Czemu to robicie? Nie zostawicie mnie! Zaufaj nam, Drax. Chcemy pomóc. Zabierając mi dom. Twą beztroską niewiedzę należy negować. Zluzuj, Szekspir. Damy radę. No weź. Nie będziesz chyba siedzieć w tej dziurze. Dla swojej rodziny wejdę nawet w głębie Zardut. Drax, kochanie, pora coś zjeść. Słuchaj, stary, czaje. Wiem, są wyjątkowe. Są jedynym, co dla mnie ważne. Moja Hobad. Drugiej tak dzielnej nie spotkałem. Niosła mi pokój nawet w czasie wojny. Moja Kamaria. Niewinna Kamaria. Wzięła z nas co najlepsze. Mimo wątłej postury, one obie były. Były, właśnie. Były. Piterze Quillu, skoro już nie mam rodziny, to co tam widzę? Nie wiem. Ale to fałsz. Jest złe. To wypaczenie. Żywione desperacją. Bez nich nie mam już nic. Masz nas, Drax. Nie mogę słów zostać sam. Nie jesteś sam, stary. Jesteśmy z tobą. Każdy kogoś stracił, Drax. Potem jest łatwiej, jeśli otoczysz się przyjaciółmi. Jestem Groot. Groot powiedział coś skliwego. Udawajmy, że ja też. Dalej, drużyno. Tato? W porządku? Dołącz do nas, Drax. To nie ona. Coś ci jest, tato? Powiedz coś, miły.
Nie. Będę cieszył się czasem, który był. I nie zadręczał tym straconym. Będę kochał i czcił was obie. Zawsze. Dobrze. What the fuck? Tati. Już wcześniej Draxowi szeptała. Jak tam duży? Jest spoko? Umysł ozdrowiał. I to dzięki wam. Chociaż muszę spłacić błędne osądy. Ej, guzik musisz. Nikt nie jest idealny. Taki nasz urok. Dużo pamiętasz? Z każdym przełkniętym kłamstwem wokół rósł mrok. Im dłużej byłem z rodziną, tym pewniejsze było, że nie odejdę. Peterze Quillu, ratuj swoje dziecko. Jeśli czuję pół mego bólu, ciemność może ją pochłonąć. Uratujemy. Nie, jeśli coś z tym zrobię. Rozegrajmy to zgrabnie. Oddziela nas mrowie nawróconych. I sterta czarnego budyniu. Ktoś mi może wyjaśnić, jak ten włochaty lump to wchłonął? I czemu to wyglądało jak on? Ponieważ jest mną. Wow. O kurde. Teraz jeszcze lepiej wygląda. Czas na nas. Te, złociutki! Mógłbyś tu wrócić i wyjaśnić, co się wydarzyło? Czas jest cenny, a zrozumienie zbędne. Mogę go zastrzelić? No pozwólcie. Jestem tu. Słuchaj, siedzimy w tym razem i typowałbym, że walka nie będzie... W mroku istnieje intensywna wszechmoc. Skoro mowa o mroku... O, fuck, co się dzieje? Była ma podniebna pustelnia. Potęga bez celu. Póki nie przybył Raker, jego podwładnych plamiła plaga, którą ja umiałem ukoić i uleczyć. Statek pełen chorych przypadkiem przybył do kogoś, kto włada potęgą leczenia? Byliśmy potrzebnym i potrzebą, objawem i ozdrowieniem. W zachwycie mą zdolnością zrobili mnie bóstwem. Chyba wiem, jak to się skończy. Ja nie wiem, jak to się skończy. Teraz będzie strasznie! Wobec wdzięczności wyznawców, me myśli omamił mrok i pośród cieni przemówił. Podłe padalce, z myślami podłymi, przydatne jedynie, by żywić się nimi. Pycha żądna żywienia, żałosna żądza imieniem Magus. Tadej kłam, spokój ciekawy. I czego ona chciała? Całkowitego oddania. Też słyszałem ten głos. Zagłuszał wszystko inne. Pochlebiania, biczowania, obżarstwa smutku, rozpaczania. Mówiłam, że będzie strasznie. Gwałtowne gnicie stworzone z serca mojej siły. Mój kamień duszy wariował, więc go wyrwałem. Mówiłem, to jest kamień duszy, no. Wyrwałeś? Ale jak? Mechaniczna maszyna, myśl Rakera, oddzieliła go od głowy i zabrała zło, co się w nim znalazło. Czyli po naszemu. Dałeś Rakerowi ukraść twoje moce. Pogubił się pewnie i błąkał. Był jednak dnia tego mym druhem.
Ślubował świętość oddzielić od ohydy, by bez lęku leczyć można było mocą. Jasne, ale kto tą mocą włada? Był chyba zbytnio ostrożny ogień. Riker dobrze wiedział, co robi. Rocket ma rację. Riker dobrze wiedział, co robi. Jest mistrzem manipulacji myślą. W mordę. Ja też tak zacząłem gadać. Nie żywię złości do pogubionego przyjaciela. Ekscentryczny eksperyment obu nas omamił. To jak wyjaśnisz to, że twój najlepszy kumpel dorwał ten cały kamyk i teraz przejmuje władzę w galaktyce? Nie wyjaśnię. Chyba znam na to odpowiedź. Kiedy odrzuciłem swoją obietnicę, trafiłem do obietnicy Niki. Była tam Corel. Próbowała mi coś pokazać. Peter, nie możesz ufać niczemu, co tam widziałeś. To było co innego. Czułem, że to co innego. Zabrała mnie do strefy zastrzeżonej i widziałem tego magusa. Widziałem, jak wczepia się w Niki i... No właśnie. Widziałem, jak zabija Corel. Słyszysz ty sam siebie? Jak ci to pokazała, skoro nie żyje? Zrozumiała rzecz. Dusza może dybać przy kamieniu. Doczepiona do dziecka. Skup się na Niki. No niestety Corel już nie żyje, no tylko dusza to na Niki. Tak właśnie mówiła Corel, że są we trójkę jakoś połączeni. Że Niki musi pogodzić się z jej śmiercią. Magus rozkoszuje się rozpaczą. Manipuluje jej myślami i wysysa witalność z jej wyznawców. I podejrzewam, że jest nienasycony. Nie nasycisz niezaspokojonego. Nienękany magus wchłonie wszystko. Będzie potrzebny naprawdę srogi plan. Lepiej wymyślajcie go szybko, bo widzę już światło dnia. Więź magusa i matrony musi zniknąć. Zaspokaja swój głód poprzez dziewczynę. Czyli Niki jest jak pani wampirów. Lecząc ją, uwolnimy resztę. Czemu tego po prostu nie powiedziałeś? No, musiał całą historię. Czyli pierwszy krok to znaleźć Niki. Drugi to przekonać ją, że jej mama nie wróci z umarłych. Krok trzeci, zabrać jej ten kamień i wytrzeć podłogę tym całym magusem. Poziom pewności przedstawiasz potężny. Tak, to pan pozytywny. Aż się niedobrze robi. Kamień to dla magusa most i mocowanie, a młody umysł można łatwo modelować. Jeśli się z nią zespolił, zerwanie połączenia może ją zabić. Nie dopuścimy do tego. Nie żebym popierał Złotego Mruka, ale jak znajdziemy małą? O czym ty... O, Flark. Co tu się... Co się dzieje? Flark. O, Flark. Holy shit. Oni mają kole. Mogą lecieć wszędzie, nawracać wszystkich. Nawet do multiversum, kurde. Trzeba to powstrzymać. Rozdział 12. Porozum do głowy. No to jeszcze musisz nam zostały razem z tym 5 rozdziałów. Mówisz tak, jakbyś ty miała zostać. To jest mój lud. Jak zostanę, część przetrwa. Więc my też pomożemy. Nie. Kiedy trzeba, będę gdzie trzeba. Chyba. Chyba. Kuźwa. Ufajcie mi. Dobrze. Postaramy się. Nie umieraj tylko. Bo zaczynam cię rozumieć. To what now? Co my teraz robimy? Tak. Trochę warhammerowo tutaj było, takie widoczki. Musisz na dwójkę, czy o co chodzi, Złotek? Bo stresujesz mnie. Może nałóż wodze swym nerwom. Co ja zrobiłem? Ten ryzykowny plan popada w straszliwą słabość. A Madonna miała być pośród nas. Ale ona wie, co robi. Za jakie winy wpadłem w tak wyjątkowo wariackie towarzystwo? Jeszcze... Zajął mój pokój? Co za typ? A Kosmo nawet nie piśnie.
Grut wciąż próbuje. A gdzie pan Złotousty? Zajął kwaterę Petera Quilla. Cóż to za dumna demonstracja dominacji. Nie zaczynaj. Aj, drak, zrakowało mi się. Ale jest nam potrzebny, więc weź to ogarnij, Quill. I spróbuj go nie wkurzyć jeszcze bardziej niż jest. Jak ma to być bój na śmierć, pogodzę się z wynikiem. Jak zginiesz, biorę spluwy. Dobrze. Nie zakładałabym, że Peter wygra walkę. Ostatnio w piątkę ledwo daliśmy radę. Wciąż nie wierzę, że złapał jedną z moich inteligentnych bomb. Ot tak. My już z nim walczyliśmy. Chwila, nie pamiętasz tego? Pamiętam starcie z niebiańską Madonną w małej wsi, a potem zimny mrok obietnicy. Za tą lodówkę serio ktoś dostanie w łeb. Póki mnie nie znaleźliście. Tak, to sporo przegapiłeś. Dobra, pogadajmy z Gamorą. Gamoro, nie przeszkadza ci, że Mantis sama walczy tam z kościołem? Nie będzie walczyć. Skupi się na ratowaniu mieszkańców. Może zdołają się ukryć w jaskinie. Czyli od tak pozwoli kościołowi przejąć jej planetę? Mantis powiedziałaby, że życie jest ważniejsze od planety. I wie, że kościół nie ustąpi, dopóki nie uratujemy Niki. Masz wielką wiarę w tę niebiańską Madonnę. To jedna z niewielu osób, którym ufam z całą pewnością. Serio? Mnie ona przeraża. Bo jest mądrzejsza od ciebie? I szlachetniejsza. Jestem Groot. Ej, aż mnie ciary biorą od tej ksywki. Jestem futrzasty, nie kłaczasty. Jeszcze to zdrobnienie. Dobrze, że znów jesteś z nami, Drax. Czuję, że tym razem bez niszczyciela się nie obejdzie. Będę gotów, Peterze Quillu. Widziałem na własne oczy, jakim zagrożeniem jest Magus. Nikt nie powinien cierpieć przez jego podłe kłamstwa. Może ta lama, jak ona chrapie głośno. Mam wielki dług wdzięczności. Walka z całych sił u waszego boku będzie zaszczytem. Dużo jest tych sił. Jestem Groot. Groot się z tobą zgadza, mięśniaku. No to chyba szykuje się niezła impreza z tym kopaniem tyłka kościołowi. Mam tylko nadzieję, że nasz gość dołączy do planowanego obijania pośladków. Hej, Quill! Chyba jesteś w dobrym humorze. To, widać? Mam świetny pomysł na rozbudowę blastera. Chcę go wypróbować. Wyraź wdzięczność. Skoro ekipa jest razem i mamy chwilkę oddechu, czas ci podziękować za to, co zrobiłeś na Lamentis. Quill, ja... Przewalczył swój strach. Wiem, że nie lubisz takich ckliwych rozmów, ale mówię serio. Świadomość tego, co ci robili naukowcy, aż cała krew się we mnie gotuje. Mam teraz inną perspektywę. Daj spokój, to była tylko kałuża. Nie wiem, czy dałabym sobie z tym radę. Uratowałeś nam życie. Należy ci się pochwała. Gryzoń ocalił wam życie i byli jacyś naukowcy. Mam mnóstwo pytań. Zachowaj je na naszą następną wizytę w barze. Okej, okay, użyjmy warsztatu. Zaraz podejdę. Ile mi tam zostało ulepszeń? 6. Wcześniejsi oddawania pancerza, to na pewno. Stworzyłem mały cud. Kurde, brakuje mi. Trenowanie taktyczne podczas walki. Nie, to taki gówno. Unik rozbiegu. Zapobieganie upadkowi dzięki wykonaniu. Słabe. Nawet idiota sobie z tym poradzi. Nie dziękuję. Dobra, chodźmy pogadać z panem Adamem Warlockiem. Hej, Warlock! Otwórz! Wiesz, to mój pokój jest. A to moja okładka kasety. Tyś pisał tę paskudną poezję? To nie żadna poezja, to jest muzyka. Hard rock. Taka z różnymi gitarami, basem i perkusją. Co za prostackie pismo, jak i sam pisarz. No dobra, o co ci biega, typie? Czym cię tak wkurzyłem? Sprawiłeś, że Madonna odeszła, gdy potrzebny był jej talent przy podróżach do telepatycznych krain. Mantis miała dobry powód, by zostać. Trzeba wydobyć Niki i zwiewać, żeby znów ją znaleźć. Ta tragiczna taktyka zbyt zawierza szczęściu. Czy przekonasz mnie, że twe wątłe wysiłki pozwolą pokierować tą misją? Nie. A weźmy tak. Tak. Zdecydowanie. Mądra mowa. Myślisz jak wódz. Nie neguje to jednak mych niepokojów. Zachowania masz zupełnie odmienne od większości moich celowych czynów.
Może więc osiągniemy kompromis. Tak. Przysięga. Czy przysięgasz, że będziesz działał bardziej dobitnie, by dać jasny dowód dostojeństwa duszy? Czy cieszy cię czekanie, aż los pochłonie twe wysiłki? Jasne, skoro tego sobie życzysz. Potwierdź to. Przysięgam być dobrym wodzem. Działać ze zdecydowaniem, no... I że nie dam Mantis robić, co tylko chce. Czuję się częściowo spokojny. Okej. Okay. To mi wystarczy. A gdzie ja będę spał? No i co z nim? Patrzcie na tą lamę, jak dupą rusza. Jakbym znów gadał z Suzanne Harris na letniej potańcówce. To nie ta ludzka dziołcha, co jej próbowałeś zaimponować, jojo? Tak, i poszło równie dobrze jak gadka z naszym panem pelerynką. Co to jest jojo? Jojo to jest takie coś na sznurku. Okej. Okay. To co teraz robimy? Ale mnie plecy bolą. Tak, Mantis jest cięższa niż się wydaje. A co ona ma wspólnego z tym bólem? Siedziała ci na plecach całą drogę do jaskiń, do miejscówki złotka. Rozumiem, że Kosmo się nie odezwał. Cisza. Drzewo jest uparte. Będzie próbować. Wiesz, on był najmocniejszy. Może to my będziemy musieli powstrzymać kościół na Nowhere. Gotowi? Jestem Groot. Martwi się o psiaka. Mówi, że z nim byłoby łatwiej. Nie sądziłam, że Kosmo pozwoli kościołowi przejąć jego stację, ale jeśli mają korę, to... Jest jednym psem przeciw całej armii nawróconych. No dobra, róbmy to. Let's do it. Kosmo się odezwał? Wow, a się nagle pojawiło. To chyba tłumaczy, czemu nie szło wywołać Kosma. Już są przy Nowhere. Ja pierdzielę, to jest większe niż te głowa Centuriona. Jak nie odpowiesz, to nas wyparują. Zajmę się komunikacją. Radź sobie, stary. Myślałem, że to jest mniejsze od tej głowy. Ja pizgam. Chwała wam, podróżnicy. Czy przyjęliście prawdę jej świętej obietnicy? Zaiste. Ja wiozę nieboszczki, żonę i córkę. I dziękuję matronie za jej dar. Niech wypełni się obietnica. Macie przypisane lądowisko. Brawo, Drax. Ciuk w górę. Nowhere, placówka górnicza handlowa, koniec znanego wszechświata. Ta głowa Centuriona przy tym to wygląda malutko. Tak, w ogóle tak warframe'owo wygląda. I jaskiń hazardu. Barów z kluskami. Może to tylko tak źle wygląda? Myślę, że będzie gorzej. Raker zwiera zastępy, a świta świszczy nad światem. Szybciej nie wyląduje złoty. Co do flarka? Adam, co ty robisz? Zupę! Kokonowicz ma się teraz za motyla! Nie dla niego bierność. Okej, okay, mam nadzieję, że wróci. Chyba wróci. Oby tylko zajął kościół do czasu, aż znajdziemy Niki. Nie sądziłem, że zdołasz oszukać ochronę, mięśniaku. W oszustwach jestem całkiem niezły. Będziemy potrzebować czegoś więcej, żeby dotrzeć do kory kontinuum i uratować Niki. Szczególnie, że Złotek się nam urwał. Może powinniśmy go, no, poszukać? Czasu jest coraz mniej. Musimy się skupić na tym, by ocalić dziewczynę. Drax ma rację. Oby Warlock zdołał narobić tamto nieco szkód. Dokładnie. Zajmij się Milano, okej? Okay? Dopilnuj, żeby statek wciąż tu był, jak wrócimy. Ja coś czuję, że ta lama jest jakaś, kurde, zajebiście mocna. Ostatnia walka z Rakerem. Tym razem się nie wywinie. Taki mam plan. Nie ruszamy się stąd bez Niki. Gotów, Drax? Jasne. Broń mam ostrą jak szczurzy język.
to była metafora? Porównanie. Okej. Okay. Lecimy. No to do dzieła! Czas ocalić Niki! Aj. Peter! Widzę. Dobra, spokojnie. Ja się nimi zajmę. Nie musimy walczyć, może się uda podejść. Witajcie, podróżnicy! Przybyliście ujrzeć to trzymanie? Kto będzie? Wypełnienie obietnicy Matrony. Początek nowego świata. Bez śmierci, bólu czy lęku. Powinniście to wiedzieć. Nie zostaliście sprawdzeni z oglądowania? Co? Oczywiście, że tak. Więc czemu nie wiecie o dotrzymaniu? Coś jest nie tak. Trzeba powstrzymać heretyków! Do ataku! Fuck! Odblokowanie magazynności. Gniew kata. Poka to. Wow. Wiem, na kim to zrobię. Bierz go, Drax! Będzie bolało! Larkadys nie na to komplikuje nam sprawę! Bierz wroga, Drax! Co to, piorun? I co teraz, gnoju? Kolejni, serio? Chodź tu, kurde. Rocket! Fajerwerki! O nie! No nie, co ja robię? Tamtego ściągnąć, żeby mnie nie strzelał. Który to już raz ratuje wam tyłki? Myślałem, że już to jest moich sił! Jeszcze tamten. Chodź tu, kuźwa. Ciebie tak zniszczę. Tylko bez zdjęć! Bitch! Niech się świry modlą, żeby ten nowy świat naprawdę był bez śmierci, bólu i lęku. Bo zatłukę ich za to, co odflarkowali z tym portem. Napracowali się nad zmianą wystroju. Tym bardziej jest powód, żeby dostać się do Kory i znaleźć Niki. Coś tu znajdę? O! A, coś tu jest. Jestem. Zawsze troszkę. Szczelina to koniec znanego wszechświata, stary. Siumstwo, no! Wieża Kosma wyłączona. Jestem Groot. Bo nigdy dotąd nie była tak ciemna. Wiecie, że strzelali do nas również członkowie ochrony Nowhere? Nie wróży to dla psa za dobrze. Nigdy nie byłem wielkim fanem psiaka, ale przydałby się telepata jako wsparcie. To, że wieża wypadła z obiegu, nie znaczy, że Kosmo też. Jak byliśmy tu ostatnim razem, załatwił mnie, Gamorę i Draxa i łowców nagród Lady Hellbender. Jakby to była zabawa. Musimy wierzyć, że wszystko z nim dobrze. Serio, Peter? Wierzyć? Ja wierzę. Ewidentnie, wiary jest tutaj aż w nadmiarze. Ja wierzę, że mu się tam udało. Kosmo to jest dobry pies, radziecki pies, on sobie poradzi. Jego szczeniaczki też. Trochę się boję tego, co zobaczymy na tym targu. To samo, co widzieliśmy przylatując. Tak, ale tym razem z bliska. W Nowhere bywało paskudnie, ale... Tak. O, tylu ich jest! Sądziłem, że większość Nowherczyków odrzuci obietnicę. Każdy ma coś, czego chce, a nie może dostać. Tak, ale te menty nabierały podejrzeń wobec każdego, kto... No nie wiem, Rocket. Jak mówiła Gamora, każdy czegoś chce. Kościół każdemu oferuje właśnie to, czego mu trzeba. Zdaje się, że większość by się ugięła. Albo by zginęli. Niełatwy wybór. No, bardzo niełatwe. Wszędzie mają te przyflarczone akumulatory wiary. Jak na Halas Hope. Może w Korze Continuum. Też mają wielkie działo wiązkowe. Żeby wyzyskać... No dobra. Chyba możemy ich zaskoczyć. Głosne starcie! Rutuj, Groot! Oni nie boją się śmierci. To nie znaczy, że nie będzie ich bolało.
Wow! Uważajcie! Wow! Miło, że nikt od kosma nie miał jetpacka! Lepiej zważaj na słowa! Okej, jakoś poszło. Szybciutko. Im głębiej, tym więcej akumulatorów. Stawiam stówę, że mają jakiś związek z dotrzymaniem. Kapłan mówi, że wskrzeszają. Nie mogą wskrzeszać umarłych. Zwłaszcza po tym, jak ocalimy Niki. Skin! Jak już tu wszystko załatwimy, będzie trzeba opowiedzieć nasze proszę. Przygody Rapsodowi. Komu? Rapsodowi? O czym ty gadasz? Dobra, rokecik. W końcu jakiś fajny strój. Zajebisty. Strażnicy katatiańskich legend. Nasza opowieść stanie się eposem. Chyba, gdzie my mamy iść? Gdzie my mamy iść? Miałam tu swoją wtyczkę. Wiele obrotów globu temu. Naprawdę? Kogo? Blirfa? Nie. Żudobn? A tu! Jezu! Czekaj! Tutaj! Chyba da radę się przecisnąć! Musimy być blisko baru u Manta. Widzisz go? Nie bardzo! Za dużo tu się wala gruzu! Nie ma jak przejść przez ten mur. Po drugiej stronie może na nas czekać jakaś banda świrów. Fakt. Peter, lepiej znajdź jakieś przejście i sprawdź. Ten kawałek na bank da się wysunąć. Oj. To nie zadziałało. Idę. A co z fanatykami? Jak ich spotkam, to ich rozwalę. W końcu kto jak nie my, co? Gamora? Gamoro, powinnaś być w stanie wetknąć tam teraz miecz. Pomożesz mi wejść? Oby wytrzymał. O, ściom, tylko nie baru mantla. Popatrz, to jest sprawa osobista, Quill. Oh my god. No co tak długo? Wiem, jak kochałeś tę miejscówkę. To było jedyne miejsce w tej zaflarczałej galaktyce, gdzie można było się czuć bezpiecznie. No, pomijając bójki, gwiazdy ochrony i łowców nagród. Później za nie wypijemy. A na razie musimy ruszać. Proszę. Zadziwiające, że kościół zdołał przejąć korę. Ostatnim razem zdawała się dobrze zabezpieczona. Co my tu mamy? Recenzję z jajem, no i to rozumiem. By się napić, gdy piszesz po tutaj każdy z łatwieniem czegoś. Dobra, już mi się nie chce tego czytać. Ani śladu po Goldim Brownie, od kiedy zwiał z naszego statku. Adamie Warlocku. Może leży rozplaskany gdzieś w Lower City. Albo zgarnęła go drużyna tych świrów. Albo kłamał, że jest po naszej stronie i czeka tylko na dogodny moment, nie, żeby no, zaatakować. Adam Warlock zaraz Warlock się pojawi. Warlock nosi sobie dawny żal. Nie stanął już po stronie wielkiego unifikatora. Dawajcie mi już zapis, bo chciałbym zakończyć odcinek. Radziliśmy sobie dobrze i bez niego. No ja nie za dobrze, ale Magus pożerał moją duszę. Coś cię pamięć zawodzi. Warlock jest silniejszy od kogokolwiek z nas. I ma dobre powody, żeby nienawidzić Rakera. Czyli kupujesz tę jego opowiastkę o rozdarciu duszy? Mówię tylko, że jeśli ktokolwiek ma mieć szansę przeciw Rakerowi, to właśnie on. A jak chcemy powstrzymać rytuał, musimy pozbyć się wielkiego unifikatora. Zdaje się, że Kościół nie chce nas tam wpuścić. Nie uda mu się to. Przed nami zagrożenie musi. Badają tu kolejni kościelni! Niedługo będą nie wpadać, a padać! Jeden. Odpalaj rokiet! I teraz tak, 2, 1, 3 i to! Jestem z tobą! Rozwalamy! Pięknie. Bum! Utknęliśmy w martwym punkcie! Dla niektórych bardzo martwym. Biedny Kiss. Widziałem już kiedyś Nowhere tak milczące. Co ty? Kiedy? Tak samo pusto jest, kiedy wyjdziesz odpowiednio wcześnie rano. O rany! Tu było przecież Emporium. Kościół je zniszczył? Wątpię. Kolekcjoner zwiał pewnie przy pierwszych oznakach kłopotów. Jeszcze przed oznakami. Kolekcjoner umie rzekomo zaglądać w przyszłość. Czyżby? Mojego... Uwaga, Witerze Kmilu. Hej, popatrzcie uwaga, na dół. Uwaga, uważam. Strasznie dużo światła.
Myślisz, że to całe doflarkanie, co? Ale to może być tylko poświata z kabli. Cokolwiek te świry kombinują, potrzebują mnóstwa prądu. Może tak zapewnili flocie energię, żeby dotarła do Lamentis? Nie, rękę dam sobie uciąć, że Kora sama temu podołała. Może Raker próbuje wskrzesić celestiańską głowę? Przywrócić jej życie? Albo może chce zmienić ją w okręt. Jest przecież kompletnie martwa. Nie ma mowy, żeby ożyła albo weszła w nadprzestrzeń. Gadają, że celestianie są zasilani nadprzestrzenią. Tak czy inaczej musimy dotrzeć do podziemi miasta, znaleźć dziewczynę i ich powstrzymać. I musimy być gotowi, bo spróbują nam na to nie pozwolić. Nawróceni są gotowi na śmierć, by przywrócić życie swoim bliskim. Co jak się zastanowić, zakrawa na ironię. Ale to już zrobimy w kolejnym odcinku. Zostawiajcie łapki w górę, subujcie kanał i do następnego. Pa, pa.